na tym ustawiacie w swoim wystąpieniu zasadność wyboru kandydatów przyznającej członkowi tytuł, kwotę czy odznaczenie. Tymczasem laudacja nie powinna w zasadzie zawierać argumentów uzasadniających taki czy inny wybór. Członkowie każdej kandydatury, a z pewnością kandydatury przyznającej tak prestiżowe wyróżnienie jak Orzeł Pomorski, bez wątpienia swoją decyzję dogłębnie przed jej podjęciem przemyślenia. Sama laudacja powinna natomiast być zgodnie z jej definicją mową pochwalną, nie mającą zalety honorowanej osoby. A skoro tak, to przyznam, że rzadko zdarza mi się stawać przed równie łatwym zadaniem, jak wygłoszenie laudacji na cześć Adama Korola. Człowieka, którego mam zaszczyt tytułować swoim kolegą i sportowca, którego podziwiam od lat. Samo wyliczenie sukcesów dzisiejszego laureata musi przyprawić o zawód głowy każdego, kto wie, jaka jest cena z poziomem sukcesu. A z drugiej strony wywołać głowy tych, którzy chcieliby skrupulatnie te sukcesy, niczego nie pomijając. Pozwólcie zatem Państwo, że skoncentruję się tylko na kobiecznie najwspanialszej w historii polskiego sportu, zwycięskiej serii Adama Korola i jego wspaniałych partnerów z wioślarskiej szkółki podwójnej. Partnerów, którzy mówią to bez podtekstów, po prostu konstatując fakty, oglądają na co dzień plecy naszego bohatera, który jako szlakowy mistrzowskiej osady dyktuje im właściwe zawsze mistrzowskie tempo. Ale do rzeczy. 6 kolejnych lat od 2005 do 2010 roku i 6 kolejnych tytułów mistrzostw. 4 na mistrzostwach świata, 1 na mistrzostwach Europy i ten najcenniejszy na igrzyskach olimpijskich w Pekinie. Już samo to wyznacza, żeby uznać Adama Korola za wręcz ikonę. Tak, to chyba właściwe określenie, ikonę polskiego sportu. Wyliczanie pomniejszych, ale wciąż wielkich sukcesów nie będę już Państwa zanudzał. Wspomnę jeszcze tylko o honorowaniu polskiej mistrzowskiej szkółki podwójnej z Adamem Korolem na czele tytułem najlepszej osoby wioślarskiej świata. Za tym wszystkim stoi niespotykany dziś nie tylko w sporcie, etos pracy i wręcz niezrozumiałość tej skali osiągnięć skromność naszego bohatera. Ale jest coś jeszcze, co chowam głęboko w sercu i co sprawia, że ten Korol jest dla mnie nie tylko z jednej z pierwszych wśród równych, ale największym spośród wielu. To wyraz jego twarzy po finałowym wysiłku podczas igrzysk w Atenach w 2004 po przegraniu w Moskwie zaledwie 700 sekundy medalu olimpijskiego. Tej twarzy wykrzypionej grymasem bólu i przede wszystkim oczu, w której rysowała się autentyczna rozpacz niezapomnianą. Przypominam sobie ten obraz za każdym razem, gdy mam okazję, a jest tych okazji wiele, oglądać Adama Korola z uśmiechem skakującego na najwyższy stopień podium podczas imprez najwyższej rangi. I myślę wtedy, że sport jest jednak sprawiedliwy. Adamie, gratuluję Ci dotychczasowych osiągnięć, życzę kolejnych, gratuluję również dzisiejszego sukcesu. Dziękuję. Witam Państwa bardzo serdecznie. Chciałem podziękować wszystkim tym, którzy przyczynili się do tego, że dostałem tą wspaniałą nagrodę. Naprawdę jestem bardzo dumny, że znaleźć się w tak szacownym gronie laureatów. Tak, pomyślałem sobie, że mam wiele wspólnego z pierwszym laureatem tej nagrody, który tutaj siedział na samym początku z panem dyrektorem zawodowym, tak, również jestem związany z Bogiem.